Narodowe Centrum Kultury Filmowej przygotowało warsztaty filmowe. Proszę przybliżyć nam, co będzie się działo na warsztatach, kiedy one się odbędą. Tak, to jest dość wyjątkowy projekt, który będzie odbywał się od połowy września do początku listopada. Proponujemy 8 weekendów z praktyką filmową, taki cykl ponad 30 godzin warsztatów filmowych, które realizują nasze hasło, którym jest majsterkowanie przy filmie. No i co zrobimy? Zaczniemy od obejrzenia 5 polskich filmów, potem podzielimy się na grupy i każda grupa będzie podróżowała dalej przez 30 godzin z jednym filmem. Będzie to film Faraon, King Size, Matka Joanna od Aniołów, Poszukiwany, Poszukiwana albo film Wielki Szu. Jeżeli na przykład będę w grupie, która pracuje z filmem Poszukiwany, Poszukiwana, to zanalizuję ten film w następnym weekendzie wrześniowym i potem razem z dalszą grupą wymyślimy, to znaczy z moją grupą wymyślimy scenę, której w tym filmie nie ma. Napiszemy scenariusz do tej sceny na następnych warsztatach, a na kolejnych warsztatach narysujemy storyboard do tej sceny. Jak już będziemy mieli całą tę dokumentację, to wejdziemy na plan zdjęciowy z profesjonalnym sprzętem filmowym, z filmowcami, z operatorem, z reżyserką, z oświetleniowcami, także z realizatorką dźwięku i zrealizujemy to, co wcześniej wymyśliliśmy, czyli zrealizujemy to, czego naszym zdaniem w tym filmie brakuje. Projekt kierujemy do gimnazjalistów, licealistów i studentów. Rekrutujemy dwie grupy gimnazjalne 10-osobowe, dwie grupy licealne i jedną grupę studencką, także 10-osobową. Bilety można kupić na nckf.pl/historie-przyszłości, to jest zakładka na naszej stronie. No i zamierzamy się bardzo dobrze bawić w trakcie tego projektu. Może jeszcze tylko dodam, że te sceny, plan zdjęciowy będzie realizowany tutaj w tym niesamowitym budynku EC1 wschód w byłej elektrociepłowni, więc będzie można też jakby poznać zakamarki tego budynku i prawdziwymi profesjonalnymi kamerami bawić się w nim. Czy warsztaty są skierowane tylko dla grup zorganizowanych, czy mogą w nich uczestniczyć również osoby indywidualne? Oczywiście, zapraszamy także osoby po prostu, które chciałyby wziąć udział w tej przygodzie. Zresztą takie osoby się też już do nas zgłaszają, także zapraszamy absolutnie wszystkich. Gimnazjalistów, licealistów i studentów. Chodźcie na stronę, kupujcie bilety. Jakie jest zainteresowanie w tej chwili warsztatami? No mamy zainteresowanie warsztatami, dlatego śpieszmy się, żeby kupować bilety, bo projekt jest naprawdę niesamowity. To jest 30-godzinna, ponad 30-godzinna, prawie 35 godzin podróży filmowej, ale są jeszcze bilety, także warto wchodzić na naszą stronę facebookową, na naszą stronę internetową, na stronę EC1 i znajdować tam informacje. I przypomnijmy jeszcze, do kiedy możemy kupować bilety? Bilety można kupować w zasadzie do 20 września, ale tak naprawdę do 15 września, bo wtedy rozpoczynają się projekcje filmowe. Jeżeli ktoś kupi bilet po 15 września, to wtedy te projekcje straci, a to by było bez sensu.